Cześć, witajcie w kolejnym filmowym Let's Playu. Jest ze mną Joachim Snoch, ja nazywam się Marcin Dąbrowski i jak widzicie na ekranie, to są LEGO Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, po angielsku LEGO Star Wars The Force Awakens, po niemiecku nie mam zielonego pojęcia. Ale na pewno groźnie będzie brzmiało. Das Force Anschlussen, coś tam, Joachim Lewe, nie wiem, jakiś tam dzień. Dobra, odpalamy prolog. Jak sama nazwa sugeruje, dzieje się przed, ponieważ cała gra skupia się na 7 epizodzie, ale też poza 7 epizodem ma też dodatkowe rzeczy, jak na przykład właśnie ten etap, w którym... Spoiler, nie? Darth Vader to ojciec Luke. Tak? Stary, z której części to jest spoiler? Z tej sprzed 58 lat chyba. Więc tu musimy popatrzeć na Imperatora Palpatine. No i jedna z najważniejszych rzeczy, teraz choć zamkniemy się na chwilę. Nie wciągniesz mnie w to, jak mojego ojca. Twój opór jest bezcelowy, mój synu. No więc tak. Luke mówi po polsku głosem Kacpra Kuszewskiego, czyli Marka Zemiak Miłość, a Darth Vader mówi głosem Mirosława Zbrojewicza, czyli Gruchy z Chłopaki Nie Płaczą. Po raz pierwszy gra LEGO ma polski dubbing. Można mieć różne... A nie żałosne master tracki, jak nie będę pokazywał palcem, które LEGO, nie? Ale wiesz, to jest ciekawa rzecz, ponieważ czytałem na Neogafie wczoraj, sprawdziłem nawet cały temat. Angielska wersja chyba ma master tracki z filmu. No ale to jest nowy film, nie? Nie jest tak jak z Jurassicami, Tak, ale wciąż mają master tracki z filmu, a do polskiej wersji został nagrany od nowa cały dubbing. Więc to jest naprawdę bardzo fajne. Jesteśmy fajniejsi, mamy nawet po prostu... Nawet jak poszło z Portugalią, to i tak jesteśmy fajniejsi. Tak, więc jeśli jesteśmy lepsi od angielskiej wersji, ponieważ dla nas nagrano cały dubbing, a tam to nie wiadomo. Anglia przecież nie jest w Europie teraz, błagam cię. Ani w Europie, ani w Euro nie jest. Rozmawiamy, tak. Tak, no zrobili dwa razy Brexit. Nie śmiej się z Bretixu. O, te szczury małe są świetne. Ewoki. Tak, tam jednego grał ten, Warren Davis. Ten karzeł taki znany. Tak. On miał taki swój, miał taki program, znaczy serial, Life Too Short z Rickiem Gervaisem. O stary, ale to jest po prostu sztos, totalnie polecam ci. Gdzie Warren Davis prowadzi agencję wynajmowania karłów. To wiele mówi. O, dobra. Ja jestem Hanem Solo. Nie, ja jestem Hanem Solo. No to ja będę... Ty jesteś ta... Czubaka. Czuraka. Czupakabra. Ach, te stukanie w przyciski. A ja ten poziom przeszedłem, wszystkie fajne prawka mam z niego, więc prawie wszystko. Znaczy ten poziom jest fajny, dobrze, że go wzięliśmy na jakiś późniejszy, bo on wprowadza praktycznie wszystkie nowości, jakie są w tej grze. Na początek zaczniemy od tego, że grafika jest dużo ładniejsza niż w poprzednich grach LEGO. I... Tak, czyli coraz mniej widać na... Coraz mniej widać na ekranie. Znaczy wiesz, tu jest ciągle kwestia taka, że oni wciąż działają na tym samym engine graficznym, na którym działało LEGO Star Wars, wydane 2758 lat temu. Tak. I dzieje się to z tego powodu, jak byłem na pokazie LEGO Avengers, zapytałem właśnie jednego z twórców, że kiedy się w końcu wezmą za nowy engine, no bo wiesz, no to jest gra, która wygląda jak ulepszone PS3, a działa na dużo mocniejszej konsoli, nie? Czekaj, przerwa. Tu jest ten nowy feature, opowiedz o nim. Tak, to ja może opowiem, znaczy rozwalę najpierw, o. I będziemy mogli, bo teraz jest multibudowa, to znaczy jak sobie klikniemy budowę jakiegoś tam urządzonka, to możemy teraz wybrać, czy bardziej chcemy po lewej czy po prawej coś tam stworzyć, bo na przykład mamy dwie ścieżki prowadzące do celu, albo i tak będziemy musieli zbudować i po lewej i po prawej, albowiem no skacze głupi. A, bo tu jest na przykład minikit, widzisz, jest do zebrania. Jak ktoś tak, robi jest, platynkę, jest to wie o co chodzi. Tak. Więc tak teraz musimy to rozwalić, żeby wrócić i przejść dalej niby w poziomie, tak. Nie? Czasami są trzy opcje, czasami dwie, ale są też standardowe budowle, gdzie po prostu wciskamy kółko i ona się buduje i tyle, nie? No dobra, ale wracając do tego, co chciałem właśnie jakby dokończyć. Czemu gry LEGO wciąż działają na przedpotopowym engine'ie? Jakby nie ma w tym teoretycznie nic złego, no przykład Call of Duty, nie? Które z roku na rok wygląda coraz lepiej, a działa na silniku Quake'a Trójki. Ty musisz w to walnąć, takie tu o. Tak, ja muszę złapać to. Tak. No więc opcja jest taka, że oni bardzo chętnie by zrobili nowy silnik graficzny i to nie jest dla nich problemem, ale wciąż muszą wspierać stare konsole, PS3, Xboxa 360, no i Wii U Xboxa też. Xboxa One.
Tak, przestarzałe konsole, czyli 360, One, PS3 i Wii U. Muszą je wspierać, no bo jednak tam jest duży rynek, tak? No nie oszukujmy się, te dzieciaki, które wiesz, które grają, no to... Gdzie mój koleś? A, tu jest. Dzieciaki, no nie, które... bo tam to nie możesz iść, gościu. Tu mogę, właśnie wszedłem. No tak, a ja dzieciaki, tutaj, które grają, mają stare konsole, więc oni po prostu nie chcą odcinać, a nie opłaca im się robić dwóch wersji gry oddzielnych, tak? Na nowym engine i na starym. Więc dopiero jak to się zmieni, to wtedy, no... Dobra, ja tutaj już uczyniłem swą część kooperacji. O, i tu znowu mam do wyboru budowanie. Mogę zrobić drabinkę, albo tam zrobić... Jak zrobisz po lewej, to tam się idzie do tego, do kita, nie? I nie mam na myśli Kita Harringtona. Nie, do ostatniego sezonu Gry o Tron. To są kody. To są kody. Te czerwone klocki to kody. Tak. Mhm. No. Tak, bo tam jest bonusik. Czy tu i tak, jeśli graliście w jakiekolwiek gry Lego, to na pewno to wiecie, jak w domu, nie? Że samo przejście gry to jeszcze nic nie znaczy. Potem ma się dodatkowe postacie, trzeba przechodzić jeszcze raz. Postaci tu jest chyba 205 tym razem. Więcej chyba, nawet wiesz. Nie wiem, że na... No, ciągnij. 200 ponad są na pewno. No, jak to w grach tak Lego. Tak. Z czego oczywiście wiadomo, jest Han Solo Endor, Han Solo taki, śmaki owaki, pilot AT-ST, pilot AT-AT, także to... Zawsze się zastanawiam, nie? Bo przecież, jak sam dobrze wiesz, najlepiej właściwie, to ja już chyba 40 tych gier Lego zrobiłem w swojej karierze. I szczerze mówiąc, to poza tymi postaciami, których faktycznie potrzebuję, to mnie kompletnie nie rajcują. Miliony innych postaci, które mają dokładnie takie same... bo teraz jest ten. O, kolejny nowy etap, czyli strzelanie zza osłon. przytrzymujemy L2, to jest celownik, i R2 się strzela i mamy właśnie takie etapy strzelania. One są całkiem spoko. Te celowanie nie jest jakoś tam specjalnie trudne. Nie wiem, to jest auto-aim, nie? Jak to na konsoli. Jedyne, no jeszcze u góry się nam pokazuje, że mamy ten. Właśnie ja z tymi medalami to ja nie do końca zakumam, o co z nimi chodzi, wiesz? Z tymi medalami. No te medale takie, co są tam obok ty. A, tak. To ja nie też nie do końca zakumam. Może, że nie zginiesz albo coś. One są jakoś przyznawane, ale też widziałem, że tam niby tak. do trofeów nic nie ma z nimi związanego, więc nie wiem, o co z nich chodzi. O, znowu. Paf, paf, paf. Pif, paf. A w moich żyłach płynie coś tam. No. Pif, paf, a do komisji. No. To jest trend. Nie, tam jeszcze było, że mam uczulenie na kolor niebieski śpiewał Fuzzy. Tak. Ale nie będziemy cytować. Kto zrobił screena? No nie, ja na pewno nie. To chyba ty tam maszujesz tak. No. Ale nie będziemy cytować całego Fuzzy'ego, jakby co to polecamy płytę zespołu Cycki i Krew. Cycki i Krew, tak. I płyta nazywa się Uliczny Rock'n'Roll, chyba? Tak. Bardzo fajne jest. To taki pogrobowy nagły atak spawacza wczesny, nie? Jakby ktoś nie wiedział, a że cytowaliśmy parę razy nagły atak spawacza i ludzie rozpoznawali, więc na pewno się ciż widzowie filmowy ucieszą. Nie, Fuzzy zawsze na prostu. Tak, dokładnie. Czarne pelargonie, klasyk. Mhm. Ja co my tu mamy? Na twoim grobie. Ja siedzę igła szczesowe. Igła szczesowe. W me nogi, w me stopy wtulona, pantera, jestem pipipi, prawą ręką Lucyfera. Tu musisz wrócić. A nie, bo ja muszę wrócić po tych ludków. Tak, bo to też jest taki nowy feature w sumie trochę, bo od samego początku możemy tutaj na przykład zgarniać sobie... Masz ekipę małpek swoich. Tak. Na dzielni. Wiesz co, ja zauważyłem taką jedną rzecz, bo... Lego Avengers nie skończyłem jeszcze, bo mnie znudziło. Jest po prostu rozlazłe, wielkie i nudne. Tak. Lego Hobbit niby skończyłem fabułę, ale gdzieś tam mi ciągle ta platyna wisi. Ostatnie co splatynowałem to Lego Jurassic World, zresztą chyba ten. Jakoś niedawno. To przykre i podziwiam. Nie? I te Lego jest takie bardziej, to wszystko jest dynamiczne i bardziej zbite jest to wszystko tutaj, bo jednak te wielkie, rozlazłe mapy, po których musisz, to też jest masa misji dodatkowych oczywiście, ale nawet te misje, które teraz robimy, one takie wydają się bardziej dynamiczne, więcej się dzieje i to wszystko jakoś tak bardziej się trzyma kupy, nie? A na przykład w Lego Hobbicie potrafiły być etapy, gdzie wiesz, albo łazisz, łaziorujesz i zbierasz te wszystkie przez 20 tam... minut łazisz, nic się nie dzieje, a tu jednak takie... Proszę ciebie, poczekaj. O, tu musisz zbudować coś dla mnie. Tak. Ja najpierw zbuduję takie o... Więc to mnie cieszy, że po prostu jest jakby ta akcja żeby jest taka fajnie. Żeby was to wpuścić, nie? O, proszę bardzo. O, R2-D2. R2-D2, tak.
No i teraz na przykład wyłazimy z pojazdu, robimy mu kabum i budujemy po raz kolejny jakieś inne ustrojstwo. Tam, tam jest minikit, ale to nie, ten już darujmy sobie. No nie. Minikit Harrington. A tutaj z kolei minikit Harrington, a tutaj z kolei trzeba, poczekaj, ja sobie zmienię na... O. A widziałeś w ogóle finał Gry o Tron? Znaczy ja powiem tak, nie oglądam tego serialu, ponieważ... Czy możemy w ogóle mówić, co się wydarzyło w tym finale? Bo ja też go nie oglądam, ale obejrzałem finał. Poczekaj, to jest nowa minigierka w ogóle, taka dosyć skomplikowana. No, tak skomplikowana, że ja sobie na początku nie radziłem. Poważnie? Tak. A to nie, to ja sobie przypomniałem czasy przedszkola po prostu, nie? Wiesz, tam kwadracik, trójkącik, nie? Ja chodziłem do przedszkola. A, bo widzisz. Moja mama nie pracowała i siedziała ze mną w domu. No, w każdym razie... No. Nie, wracając do Gry o Tron, a nie sytuacji społecznej, to o, tutaj na przykład to też klasyka Lego, zanim dojdziemy do Gry o Tron. Czyli, że trzeba mieć specjalną postać jakąś, której akurat nie mamy nigdy w przechodzeniu gry jakby w trybie fabularnym, żeby tam coś odblokować. No to jest basenik akurat, dlatego tego chyba co tam jest. It's a trap! Tak. W każdym razie. Gra o Tron, słuchaj, no obejrzałem 5 odcinków pierwszego sezonu, kiedy wyszedł ten pierwszy sezon, bo żeśmy się jarali po prostu jak Rzym za Nerona, że książki Martina wreszcie są ekranizowane, po czym się nagle okazało, nie wiem, Lukas to chyba przy tym pozostał, przy Grze o Tron. Natomiast jak dla mnie to się stało taką glorified moda na sukces. I no nie, po prostu nie. Więc ja regularnie chyba od 3 czy 4 sezonów... Też nowa minigierka. Tak. Trafianie. Od 3 czy 4 sezonów po prostu sobie spoileruję wszystko, a potem wybieram te wszystkie fajne sceny, które, nie wiem, dotyczą postaci z książek, które pamiętam i które jakby tam gdzieś tam im kibicowałem czy coś, a potem idę sobie dalej, nie? No. Także finał mi się podobał, bo zwłaszcza, że ja teraz gram całymi dniami w Overwatcha, a może nie co, może całymi wieczorami raczej. Play of the game, Cersei. Cersei, play of the game, tak, po prostu. Więc to mnie, bo ja też idę, bo tu, mamy dwa, panie. Chodzimy tymi kozami teraz, nie? One się jakoś nazywają, nie pamiętam. AT-ST. Jak? AT-ST, nie? Tak? Zaraz na znerdy jakiś jest nowy, nowy poprawi, nie wiem. Ja nie spałem. Słuchaj, fajne, ogóle, więc... fajne, ale stary, wiesz jakie to ma spalanie? To i nawet się nie zbliża do mojego golfika. To gdzie? Jeszcze kręci mu się jakaś korba tam w tylko. No nieważne. Tu masz takie złote rozwalać, nie? Tak, to tam są za nie jakieś rzeczy. A tu są ładunki jeszcze. A można też siebie rozwalać, to może lepiej nie. No może lepiej. Ja słuchaj, sobie zaspoilerowałem cały sezon, sobie przeczytałem na Wikipedii standardowo, no. A obejrzałem potem ten finał. Finał mi się mega podobał, fajny był. Czyli cały odcinek obejrzałeś? Tak, cały obejrzałem. To nie, to ja na przykład bardzo się ucieszyłem, bardzo się ucieszyłem, że wraca postać, która jeszcze jak byłem na etapie czytania książek, czyli tak naprawdę przed tym ostatnim tomem, tam pytanie ze smokami, tutaj, czy jak to się nazywa po polsku, no to losy pewnej postaci były nieznane, nie? Gdzieś tam ponoć ją widziano, coś tam pierdu. I teraz się okazało, bo oni teraz już są jakby dalej niż książki, tylko że to zupełnie inną stronę idzie. Można rozwalać te wrogie kury. W sensie, że Martin nie nadążył jeszcze pisać na bazie serialu książek. Tak, i on teraz, ja, wydaje mi się, że jako że on tam trzyma trochę łapsko na tym, co się dzieje w serialu, nie? To wydaje mi się, że mu się nie będzie już chciał tych książek robić. Bo on je robił przecież dlatego, że jak się tam skończyły deale jakieś z tą strefą roku przecież, nad którą pracował, czy tam jakimiś innymi Outer Limits, ojej. Zawsze zapominam, które to było. Taka ładna woda. Nie, to mu nie powiedzieli, że nie ma budżetu na takie, wiesz, na takie rzeczy jak Gra o Tron, którą wymyślił te 20 lat temu, czy tam ile. No i zaczął sobie pisać książki. A że teraz jest i to prawda, wszyscy się, cały internet się jara Grą o Tron i nie wiem, no, możemy coś spoilerować, żeby potem nas zminusowano stąd do końca świata. Tutaj można minikida dostać za ten Harringtona, za złote rzeczy. Te ładunki też cofnę. Moment, nie będę jeszcze wychodził. O! Ale nie, bo ja wiem co tu trzeba zrobić. Trzeba wyjść. No wiem. No, będziemy budować. A się drzewo rozwoju. No, także z niektórych rzeczy się ucieszyłem. Fajnie, że niektóre wątki ruszyły. Finał też spoko, Overwatch Play of the Game, nie? Czy mi się strasznie spodobało tam ten taki, jak on się nazywa? Ten taki gruby, co nie mówi, nie wiem, jak się nazywa. Hodor. Nie, ten młody taki A, jest. A młody? To Hodor? Nie wiem. No, Hodor ten wielki, co też był. A, no to jest taki mniejszy jest, który też nie gada. I on tam jakąś laskę ma, z którą ma dziecko i to jest laska ze serialu, o Jezus Maria, Skins, brytyjski serial, w ogóle, właśnie. Skinsy dobre, no. No, Skinsy są genialne, pierwszy sezon,
To jest taki brytyjski serial, gdzie co sezon się zmienia obsada, nie? Nie, pierwszy, drugi jest ta sama, ale po prostu jest tak dobry, taki brudny, taki... Tak, taki eastendowy mocno. Wiesz... Przy czym nie mamy na myśli eastendersu. Jest taki właśnie... Fajnie mi się go oglądało, nawet wiesz, tam jakieś te miłości wszystkie i koleś latający z Bonnerem, wiesz, to wszystko takie, no takie życie, nie? Takie życie. Czekaj, Luke będzie mówił po polsku. Nie. Szczerze mówiąc, nie strzeliłem, że to jest Mirosław Sprawiedliwy. Nie? Nie. Historii tego swetra i tak nie zrozumiesz. Wykorzystaj swoją agresję, chłopcze. He, 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 he. Nie będę z tobą walczył, chłopcze. Jak się uśmiechnął? Ty wiesz co, ja powiem ci, że ja tęsknię trochę za tymi czasami, kiedy LEGO nie miały dubbingu. Tak. Aczkolwiek oni wciąż trzymają ten swój, wiesz, ten głupi humor. Sucharowy, tak. Tak, to właśnie, no, wiesz, wyciąga coś, zamiast broni wyciąga banana z kabury. Albo rybę, tak. No. Dobra, więc tutaj mamy teraz boss fighta. Tak, najpierw musimy tych ninjago rozwalić, co tam są. Ninjago, czekaj, kim ja gram? A, Vaderem. Ty jesteś Vaderem? No, jesteś starszy. Jesteś Vaderem. A. Dobra, o, to ja proszę ciebie robię tak. I łapię imperatora za skupkę i bach o ziemię. No on się trochę wkurzył, ale wraca na dobra, dom. Dobra, pokonałem. Okej. No i drugi raz za stópkę. I teraz nim będzie chyba kręciło. A nie, zaraz będzie nim kręciło, tak. No. A to tak, ja to tak cwaniakuję, bo wczoraj to przechodziłem po prostu. Nie? No ja parę dni temu z żoną żeśmy przechodzili. Wiesz, że to jest w ogóle fajna sprawa taka, że... Electronic Arts jakoś rok, dwa lata temu wykupiło wyłączność... Chcesz X-Winga? Masz X-Winga. Ty będziesz w nim wtedy tam. Proszę cię bardzo. Wykupiło wyłączność na tworzenie gier o Gwiezdnych Wojnach. Co? Od LucasArts. Nie, EA. A, EA, bo... No. A te Gwiezdne Wojny, te LEGO, zrobił przecież Warner. Mhm. No i tak właśnie kminiłem, o co chodzi. Jakby, wiesz... Skoro EA ma wyłączność na robienie gier Star Warsowych, to jakim cudem Warner zrobił grę o Gwiezdnych Wojnach? No. No i w końcu zapytałem znajomego, który w Warnerze pracuje. I napisał mi, że oni nie zrobili gry o Gwiezdnych Wojnach, tylko zrobili grę o LEGO Gwiezdnych Wojnach. A licencja na LEGO Gwiezdne Wojny ma LEGO i wyłączny deal z Warnerem. I tak pięknie sobie po prostu przeskoczyli, wiesz. Dobra. Ostatnia faza boss fighta, to nie wygląda zbyt... Znaczy i tak wygląda bardziej epicko niż Final Fantasy XV na tym E3. Znaczy, tu będą w tym pierwszym etapie jeszcze będzie latanie, a, czy tak, nie? Tak, jeszcze będzie. Tak, o, tak, będzie racja. Latanie. Będziemy jeszcze latać. Słuchajcie, obaj to potwierdzamy. Latanie jest lepsze niż w Battlefroncie. W tym nowym Battlefroncie, bo w starych Battlefrontach było świetne. A w nowym Battlefroncie jakbyś, wiesz, no po prostu, ja kurde, jeździł jakimś Tico czy Deumatizem, nie? O. Prawdziwy Jedi. I rympał. Ty wiesz, co ci powiem? No. Ja jutro w ogóle będę jechał komunikacją miejską, międzymiastową. Międzymiastową, autobusem. W sensie do Krakowa będę jechał autobusem. Polskim busem? No. No, panie. No nie, no nie czemu, nie, czemu sobie nie wziąłeś tego? Ty chciałem wziąć pociąg, ale się okazało... Tak, reklama natywna PKP, nie, serio, kurczę, ja do Kielc jeżdżę za 40 zł, nie? Tak. To się wcześniej nie zdarzało. No, a mi stary do Krakowa wyskoczyło 149 zł. No to może ci ryj nie spodobał, nie wiem. Nie, 149 zł mi wyskoczyło, że do Krakowa Chryste, będzie. Przecież za międzymiastowe to nie ma takich. Czy jak to tam, czy tam nie ma stawy, jakoś tak się nazywa. W każdym razie na tym jeszcze możesz... Wiesz co, jest... Spendoliniło się tam coś tam, jest, nie? Jest straszne obłożenie do Krakowa. A, pewnie. Nie, wszyscy słuchaj, są do Krakowa. Nie, poczekaj, no już, każdy Kraków by chciał na Bracką. No dobrze, i zobaczyć nie, starówkę. Mieszkałem w Krakowie. Jakby, i zwiedzić tak? Starówkę, wiem. Tak. Nową Hutę. Poczekaj. No. Co ci chcę Górza powiedzieć? Górza Krzosławickie sobie tam obejrzeć w nocy. No. Nie pośmiałeś się z Krakowa? Tak, nie, to no. gościu, idź tam, no. Z Górza Krzosławickie. Teraz przyjdą, zobaczę tam. Słuchaj, opcja jest taka, że jutro jest koncert Black Sabbath. A. I jest totalne, a to ty grasz.
Tak, jest totalne obłożenie. I słuchaj, znalazłem sobie polskiego busa o 10 z Wilanowskiej, jadę rano, a potem miałem problem z powrotnym, żeby sobie ogarnąć jakimś, nie? Bo się okazało, że wszystkie bilety posprzedawane, ale kolesie zakumali i dołożyli drugi autobus. I jest powrotny też właśnie od razu po koncercie Black Sabbath, nie? Żeby jakoś wrócić. Mhm. A wiesz, ja standardowo autem wszędzie jeżdżę swoim, nie? No tak. Ale uznałem, że jak idę na koncert, wiesz, Black Sabbath... Wodka, czy jeszcze piwełko? No raczej tak będzie, no. No. Patrz na to, patrz. Rozwodniony. Tak, tak, ja wiem. To wypatrzcie, nie? Tak, tak, taki beach slap trochę, nie? Zostaw mnie. Nie. Tam nam dopłakali. Ci ninjago. Tak, typowo humor z... Już to zrobiłeś, Luke. Tak właśnie z Darth Vader. A na szczęście córka Luka, Rey, tam wiesz, pokona jego następcę, czy co tam. Pole wyłączone. Atakować główny reaktor gwiazdy śmierci. No, polski dali. Właśnie to mnie tak trochę się smutno zrobiło, jak on mówi, to pułapka. To jednak nie to samo co... O! I patrzcie, to są właśnie, ja jestem sokołem Millennium, ty jesteś X-Wingiem. Tak. I powiedzcie, że po prostu Battlefront wygląda lepiej. Nie, nie wygląda. Zdecydowanie nie. Tutaj nie ma w ogóle, o czym w ogóle rozmawiamy. Nie? Pierwsze Battlefront działa w 900p, a to jest Full HD. Zacznijmy od tego, co P to P i tyle. Nie wiem, jak to miało sens, ale dobra, no. Ej, ale to jest... Nie wiadomo, co się dzieje w ogóle, wiesz. Hookers and Blackjack. Znaczy, ja jak to zobaczyłem pierwszy raz, to mi się przypomniał Star Fox Zero. Ten, co ostatnio graliśmy. Tak. No fakt, że on był dużo bardziej hardkorowy, bo Platinum Games go robiło i nie byliśmy w stanie boss fighta z moją żoną skończyć przez chyba 3 czy 4 wieczory. Bo po prostu nie dawało się, a jak umierałeś, to gra ci cofała do początku, bo to Platinum Games siema, nie? Tak. Ale po prostu... To jest taki totalnie Star Foxik, nie? I jeszcze, wiesz, te modele z Lego są świetnie zrobione. Tak. No nie, no to... Tutaj niby przez te kółka możemy sobie latać, ale... Ojej, na plecach mamy takiego brzdala. On mnie tu wczoraj rozwalił. Czy wiesz, jak sam pewnie wiesz, ja nie jestem wielkim fanem Star Treka, ale to mi się mega podoba i lubię te stateczki wszystkie i to wszystko. Jeżeli chodzi o Star Warsy, to ja też jakby bardziej na Generation, nie? No. Identity Cards. Żyj długo i pomyśli. Za tym fajnie są zrobione te modele też. Mhm. Wiesz, ile w ogóle kosztuje soku Millennium z kosków Lego? Czekaj, gdzie to koło było? Dwa koła. U Conana O'Briena, czy gdzie? Gdzie ktoś pokazywał sokoła Millennium, nad którym pracował ileś tam lat. I nie pamiętam już, kto tam się przewracał o niego, Ricky Gervais czy coś. Jest taki ohydny troll jakiejś tam znanej osoby właśnie, że chcę pokazać, chcę dotknąć tego sokoła Millennium, po czym jakby się rozpadał tysiące kawałków. Słuchaj... Bo teraz mamy po te latać. Po rakiety. No. Ja pamiętam, świetny był w... O Jezu. Co się nazywa? W Teorii Wielkiego Podrywu był świetny motyw, gdzie chłopaki szli na premierę właśnie Gwiezdnych Wojen Nowych. I tam jedną z postaci, która się tak pojawia epizodycznie, jest Will Whedon. Ze Star Treka. I poszli razem z Willem Whedonem na tą premierę. I on się ubrał w strój ze Star Treka, wszedł na tą premierę, oczywiście wszyscy go wygwizdali, a jeszcze idąc pozdrawiał wszystkich fanów Gwiezdnych Wojen. Czekaj, bo ja się zatraciłem tak, trochę tak, w życiu. Tak. Dobra, już. O. Dobra, i jeszcze jedno zostało w takim razie. Tu. Ej, w ogóle co chciałem powiedzieć, BB-8 jest po prostu the sweetest thing, nie? No tak, tak. Jest, jeśli chodzi o roboty, jeśli kiedyś roboty miałyby przejąć władzę nad światem, to niech to będą takie BB-8. Bo mają ten, zapalniczkę, jakby coś, żeby zapalić papieros pewnie. Grałeś w Vice City Stories na PSP? Tam była taka misja Domo Arigato Mister Roboto, gdzie z Vana sterowałeś robotem takim domowym. I tam miałeś coś tam, w jakieś dane, wykres sejfu i tak dalej. No i miałeś wiesz, on miał te różne funkcje w łapkach, ten robot, ty nim sam sterowałeś. No i mogłeś się przełączać i pamiętam, że jak tam się pstrykało właśnie, był tam klucz, jakiś śrubokręt, zapalniczka, wielki wibrator różowy i tak
tak dalej i mogę się jeździć robotem, tak? Na no. PS Plusie będzie Saints Row chyba dodatek najlepszy. God Out of Hell. Tak. No nie jest najlepszy jakiś, ale jednak Saints Row. Tak a propos Dildo mi się przypomniał. To jest ta wspaniała gra, gdzie narrator czyta Jane Austen, a ty biegasz w stroju pokraka z wielkim fioletowym. No więc tak. No więc zrobiliśmy, słuchajcie, no to jest prolog LEGO Gwiezdnych Wojen Przebudzenia Mocy. Jeżeli graliście w którekolwiek LEGO, to niewiele tu będzie zaskoczki. Tak, no, wypadałoby, żebyśmy polecili. Komu polecamy? Fanom LEGO, fanom Gwiezdnych Wojen, fanom platformówek i osobom, które lubią grać na jednej konsoli w koopie. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy w ogóle, jaka jest kooperacja. Taka jak zawsze. Taka jak zawsze. Ekran się dzieli. Pomagamy tak. sobie. Jak się gra samemu, trzeba przełączać postacie czasami. Więc to, te gry są najlepsze we dwójkę. We dwójkę są po prostu rewelacyjne. Tak. Od czasów wczesnego Harry'ego Pottera i wielu, wielu innych gier. Jest polski dubbing, jest całe Przebudzenie Mocy, jest trochę dodatkowych misji, trochę nowych wydarzeń, poznajemy historię Paul Dameron'a i tak dalej. Więc dużo tego proszę jest. Siebie. O, pilot AT-ST, Czubaka. Poczekaj, bo zaraz powie. O, widzisz, 200, dobrze mówisz, 205 85 statków do odblokowania. Tak. No więc tak wygląda LEGO Gwiezdne Wojny Przebudzenie Mocy. Trzymajcie się, cześć.